Witam Was serdecznie. Tu w Chorwacji najpopularniejszym takim dyskontem spożywczym są sklepy Konzum. I tutaj chciałem Wam trochę przybliżyć, jak to wygląda w sklepach cenowo. Te najpotrzebniejsze artykuły. Staram Wam się to wszystko pokazać, jak to wygląda na żywo, żebyście po prostu nie słuchali jakichś tam opowieści znajomych. Na forach też bzdury piszą, także no tutaj macie obraz jak wygląda w lipcu w 2020 roku sklep Konzum oraz jego ceny artykułów. Żebyście mogli sobie zaplanować wakacje, wycieczki, zakupy. Bo wiadomo, największe planowanie to jest tylko i wyłącznie, ile ja mam zabrać ze sobą pieniążków, czy mi starczy, czy będę miał po prostu jeszcze, jak wrócę do domu, za co żyć, jak to się mówi. Także popatrzcie sobie, nie wiem, jeżeli będę szedł za szybko, co nie będziecie mogli tutaj cen zobaczyć, no to najwyżej zatrzymacie sobie film i posprawdzajcie. A jeżeli jeszcze jakieś pytania macie, a ja jeszcze tu będę i będę mógł Wam odpowiedzieć, to śmiało piszcie. Każdemu odpisuję na komentarz, nie? Jesteście po prostu no, moimi widzami i dlatego mam ten kanał nie dla siebie, żeby po prostu mieć coś z tego, tylko zrobiłem ten kanał dla Was, żebyście jak najłatwiej po prostu wyjechali na wakacje. Proszę, cena jajek. Na poranną jajecznicę. Tu są ceny mleka. Dobry chlebek z piekarni obok nas, który mają, i taki dżemik, super sprawa rano. Dla szkrabów Waszych, proszę, Nutella. Jeszcze gdzieś tutaj muszę płatki namierzyć, bo sam wiem po swoim, że dla moich to by mogły nie istnieć jakieś mięsa, jajka, makarony. Najważniejsze, żeby były chipsy i Nesquiki. No proszę bardzo, są. Także duże opakowanie, 28 kun. Także myślę, że chyba najważniejsze produkty Wam pokazałem, żebyście mieli obraz, przeliczycie sobie, mówię, kuna około tam 0,60 grosza stoi, także przeliczcie sobie, przekalkulujcie. No tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko się rozbija o pieniądze. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was ze sklepu Konzum w Borybiczu, najpopularniejszego dyskontu spożywczego. Trzymajcie się.